Mieszkańcy ulicy Krzywulka muszą uzbroić się w cierpliwość. Ledwie rozpoczęte tam prace drogowe zostały właśnie wstrzymane. Jak się okazuje, z powodu nietoperzy. Jeden z mieszkańców tej ulicy zaskarżył decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, wskazując, że w istniejących przy drodze piwnicach mieszkają nietoperze. Ta decyzja została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia, a ma to związek z tym, że ten mieszkaniec uważa, sugeruje, wskazuje, że w tak zwanych ziemiankach, czyli takich podziemnych piwnicach, bytują nietoperze, a w związku z tym, że te piwnice w ramach planowanej inwestycji należałoby usunąć, sugeruje on, że te nietoperze nie będą miały się gdzie schronić. Pracownicy Parku Krajobrazowego przygotowali już stosowną ekspertyzę, która została dołączona do wniosku o ponowne wydanie pozwolenia na budowę drogi. Wynika z niej, że w jednej z trzech ziemianek znaleziono zaledwie ślad pobytu nietoperzy. I ten zryt jest już w tym momencie procedowany. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach zostanie wydany. Uprawomocni się i dzięki temu firma Strabag będzie mogła ponownie wkroczyć na plac budowy. Przypomnijmy, że blisko dwukilometrowy odcinek drogi przy ulicy Krzywulka miał powstać do końca sierpnia przyszłego roku. W dotrzymaniu terminu nietoperze nie pomogły.